Jesteśmy na łowisku. Sąsiad mówi, że jest zła miejscówka. Ja nie wierzę. No tutaj są te zderzaki. Co myślicie, tak z rogu? Przy buteleczkach? O, tu buteleczki. Laj, laj. No i co, kręci? O, żaba. Będzie git. A nie będą nam się plątać w tych? Będą. Idziemy dalej. Na mnie ryby i wody. Ale masz rację, że dolali tej wody. Tu jest, słuchajcie, pięknie. Jeżeli się nie zwraca uwagi na śmieci i nieporządek. Dziś jesteśmy lepiej przygotowani niż ostatnio, nie sąsiad? Ale masz rację, bo tu przecież można było stanąć teraz. No fajnie, słuchajcie. Zaraz się ustawiałem, zobaczcie, zajebista woda, kurwa, dzisiaj wziąłem piwerko, laj, 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 to jest życie, kurwa. Jestem, kurwa, profi? Jesteś mega. Zanęta jest zajebiście rozrobiona, dorzucamy białych robaków dla smaczności. Kurwa, laj, laj, laj. Co, trzy kule więcej? No, zarzucaj trzy kule. Chcemy z pławika, tak, mówisz? O cię chuj. Może są zdechłe. Nie, może jest za zimna woda. No zobacz, widzisz to? No. Całowica, zaraz się czeka, bo zaraz będzie zbranie, kurwa. Pożył te trafię. Słuchajcie, jesteśmy przygotowani lepiej niż ostatnio. Mamy robaki zanęte i piwo przede wszystkim, bo jeszcze nas nie pojebało, żebyśmy byli kanałem o wędkowaniu. To jesteśmy o piwku. Odpalamy dzisiaj nowe piwo z panem Makłowiczem i z ziołami. Tak mówią. Sąsiad mi sprezentował. Kurwiamy te ryby. Sąsiad jest, wiecie, niecierpliwym człowiekiem, więc... A, czekajcie, odsunę się, bo pewnie mnie nie widzę. Jest niecierpliwym człowiekiem, więc co chwilę przerzuca, zamiast tak jak ja, korzystać z uroków natury i tego, że macie kierowcę, więc... Najebaliśmy tej zanęty. To jebać jeszcze? Będę się karasie pierdolić teraz, jak się nażro. Oczywiście piwa nie przelewamy, zaraz wam wrzucę info dlaczego. To na ryby będzie brał szkło, no jeszcze nas nie pojebało. Zobaczcie sobie ten nasz filmik po latach, nie? On teraz jest super śmieszny jednak, okazało się, że całkiem nie najgorzej. Super śmieszny, super skromny. Super skromny jest. Da się na tym siąść? Podjedź autem. Porządny. Podjedź autem. Każdy porządny wędkarz siedzi, wyfrać się można. Dawaj gliny. Dosyć po gliny. Proszę pana, gliną się zadańca, kurwa, wszystkim się zadańca. A po to się w ogóle glinę daje? Żeby wiesz co sklejać po pierwsze, a zatem żeby cięższe było, wiesz? Jeden sam takiego nasam, to na jedno wyjdzie. No tak, ale tak się samemu nie można, kurwa, ziemi nakopać, a tako? Nie taniej? Niż glinę, kurwa, za 10 zł korek kupować. Nie, no bo glina jeszcze klei do tego, wiesz? A ziemia taka mokra nie klei? No nie. Też klei taki. Właśnie nie. No słuchajcie. Ciekawie pachnie, trochę szampańsko, właśnie wermutowo, no. To mi się z winem skojarzyło. Niedobre. Na smaku jeszcze nie piłem. Mi się z takim sezonem takim skojarzyło. Sezon. Sezon. Tu jest piękny pan Makłowicz. APA to jest teoretycznie. I Magnum, Lubelski, Azaka, takie chmiele. Azaka, czuć. I zioła w różnych proporcjach. Piotr Czarnego, Bzu, Mirt, Bylica, Tatarak. Kurwa, Tatarak? No, zajebiście. Pasuje. Tatarak to gdzieś tu rosną, moim zdaniem. No, wasze zdrowie. Za pomyślnym ranie. W porządku. Nie, tak jak ci mówiłem, jedno wypić przez tosik. Fajne piwko. No jest inne tak... od sezona, bo jest płytsze. Jest bardziej trochę gorzkie i jest mniej mdłe. No ale jednak najbliżej. Tak mdłe. Najbliżej mu faktycznie do tego sezonu, ale jest łatwiejsze w wypiciu. Chociaż ze szklanki mogłyby być trochę bardziej intensywne z tym aromatem, więc może stąd te moje odczucia. No ale generalnie jest ok. Czy widać ten spławik stąd? Widać w sumie. No ale jak widzicie, wszystko ale też coś bulgocze. Dookoła bulgocze wszystko, a kurwa spławik się nie rusza i mają nas w piździe te muchy, te ryby. My zresztą też je mamy w piździe, nie sąsiad? No raczej. No ale popatrzcie sobie na widoki. Czekajcie, ustawię. Słońce, że wziął ludzi na pierdalek. No pod słońce zajebiście, bo oni siedzą w ciemnych domach, to wiesz. I coś mają, kurwa, z tego wyjazdu na rybki. Pięknie jest, kurwa, jest zajebiście. No to co tyle, że jest to.
Zajebiona. Ty. Coś się rusza. Dawaj, dawaj, dawaj go. No dawaj, ty ciągaj. Kurwa. Twoja wędka. Ja tu jestem, wiesz. Ja jestem od picia. Ja jestem od jeżdżenia. Fałszywy alarm, ale może kurwa coś w końcu. Ale kurwa, być... Lin ogonem trzał. Ale muszą być wygłodniałe. No. I zaraz weź sobie tak zrobię ci do twarzy. Tak. Patrz jaki to jest kurwa jastrząb. Czemu powiedz co to kurwa jest? Karaś. Karaś? No. Zajebiście. I to złocisty, ten prawdziwy polski. Zajebiście. Ja bym go wjebał do tej apy. Przez szyjkę. Pan Makłowicz, chyba wiesz, kolejny będzie pomysł. To jest takie małe, słuchaj, że on nawet nie połyka tego haka. Sąsiad, jak się z tym czujesz? Zajebiście, pierwsza ryba kurwa od... A grubasek taki chyba jeszcze się nie wyjdzie. No słuchajcie, był karaś trochę większy. To ja. I no ale jednak tak zaciął się strasznie na grubo. I postanowiliśmy, że jednak zwiększymy grunt, damy większe robaki i pójdziemy głębiej. Tak go zajebiemy w łeb i do siaty. Tak, i do reklamówki. Akcję pan nagrywaj. No, nagrywam właśnie, ale... Ale sąsiad ciemno. Spokojnie, zaraz się rozkręci. No w każdym razie, słuchajcie, do tej pory dwa karasie, jeden mały, drugi jeszcze mniejszy. I... Wjeżdżamy na grubo. Zanęcam. Trzeba donęcić. Teraz na haczyku jest Cheetos. Cheetos z ketchupem. Robi robotę chyba. Braliśmy trochę, wiecie, grubszą rzecz. I tak nie wiemy, czy ten Cheetos już zleciał, czy jeszcze jest. Ale to niepewność, kurwa, kręćmy to. Chuj kręć. Jadą zarybiać. Bez jedwów w końcu, kurwa. Dzwoniliśmy dwa razy. Jadą, kurwa, zarybiać. Nie zarybiają i okradną. A jak zarybiają, to nie ostatecznie. Nie no, żartujemy, nie jesteśmy na PZW, jesteśmy na zwykłym tym, na kłusownictwie. O, tam w szubarach są też dziewczyny. Dam wam zoom, czekajcie, tu są dziewczyny. O, to, tak, to one są. A tu jest kurwa to samo. Czyli nic się nie dzieje. Będziemy spadać zaraz, bo wiecie. Łącznie mieliśmy trzy ryby, nie? Z czego jedna była naprawdę duża. Z czego jedna była bardzo mała, a dwie pozostałe były o wiele mniejsze. No i będziemy się zbierać, bo już piwo się skończyło. Zadęta też. Zostały Cheetosy. Na Cheetosy słabo się bierze, bo to rozmaga strasznie. No nie wiem, sąsiad, jeszcze jakieś porady dla początkujących wędkowiczów? Nie rzucajcie pod słońce. Nie, no pod słońce jest okej. Okay. Gęba się opali o tej porze roku, to w sam raz, bo wiecie. Sprzątajcie łowiska. O, tak, to na pewno, bo tu jest straszny syf, zobaczcie. Butelka, folia. Butelki po perle to my zabieramy, bo to nasze, ale... No, fuj syf. O, doszły jeszcze dwie osoby. O tam. Chyba będzie jakaś imprezka nad... Imprezka w szuwarach będzie. Łysy mówi, że dobra do tego. Tak, łysy jest spoko, no. Dobra, słuchajcie. Widzimy się w piwnicy. Elo. Porada od sąsiada jest, no. O tak robisz. I o tak. I już masz trzech jedno. Zajebiście. Co więcej, jakieś mądrości z jeziora? Tak jest. Nie, za mało zarybiają, niedostatecznie. Człowiek płaci te składki. Całe życie. Już ty nie zapłaciłeś w tym roku. Ale całe życie płaciłem. Mam prawo wymagać. W życiu nie wyłowiłem tyle, co zapłaciłem. A oni nie zarybiają. O, koniec imprezy jest, poszli, słuchajcie. I co z tym sławikiem? Nie ma, nic się nie dzieje, zdechło. No, widzę. Będziecie świadkami brania. Daj go, kurwa. Tu widziałeś to? No. Karkowe branie. Forfeiter. Gotta move out. Keep him at bay, kurwa. Czekaj, dałem zooma. Ciekawe, czy ludzie widzą. No dobra, kończymy tę zabawę. Nawet nie było śmiesznie. Czuwam, że tam jeszcze się coś wydarzy. Zoom. Tak? No ja tam cały czas nagrywam, a tu już półtorej... O! Gdzie to jest? O, jest, dobra. Coś tam prowadzi. Nie? Nie chuj cały. Taką głowę zawrócił. Ale bo to było śmieszne, albo już się najebałem na tym słońcu. Dobra, trzymajcie się. No jak widzicie, zajebiście było. Nie wciągnęli nas do wody. Nie.
Generalnie to spoko, mi się podobało, gęby nam się ogorzały trochę, przyszedł jeszcze jeden ziomeczek tam zagadać, ale... Ogorzały, kurwa, dobrze mi się kojarzy. No, przyszedł zagadać, ale jemu też mało brało. No i... Zajebiście, mi się bardzo podobało. Chipsy zjedzone prawie wszystkie. Załapał bakcyla, na PZW-sie chce. Jest duża szansa, że będziemy częściej jeździć, więc dajcie znać, czy chcecie takie filmy. No bo generalnie, znaczy ja, bo sąsiad to się zna, no ale ja generalnie nie i przede wszystkim mam wyjebane trochę na te ryby, więc... Jest to jakaś ale ty masz wyjebane, a ty ciągniesz, kurwa, wiesz. No tak, ale na zasadzie, że jak tak, się szarpie, to nie szarpie. Mówi, sąsiad, chodź, powiążemy haki, kurwa. Nic na siłę. W każdym razie dajcie znać, czy wam się podobało. Jak tak, to będziemy puszczać. Obejrzyjcie sobie od razu ten nasz poradnik wędkarski, który jest bardzo prawidłowy. Jak to się nazywa? Spławik. Bardzo dobrze. I no i kurwa co, i się widzimy, ne? Za mało zarybiają, pamiętajcie. A jak zarybiają, to niedostatecznie. Tak. Thank you.